oświatowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Bardzo proszę Łukasza Dębińskiego. Czyli tak jak pamiętamy, miesiąc temu odbyła się dyskusja, czy tą zwolnioną kwotę przeznaczy na zespół szkół nr 11, czy na przedszkole numer, nie pamiętam jaki numer, na ulicy Kotarskiej. Oczywiście byłem w szkole na ulicy Kotarskiej. Jest tam potrzeba wymiany jednego urządzenia typu ciuchcia, że tak powiem, dla dzieci. Koszt takiego urządzenia to jest 17 tysięcy złotych. Ewentualnie można oczywiście etapować pracę i zrobić pół ciuchci dzisiaj, pół ciuchci. No tak mówię, no ale to taka jest możliwość. Pół ciuchci dzisiaj, pół ciuchci w przyszłym roku. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Przy okazji, parę dni temu odbyła się dosyć burzliwa dyskusja na temat braku możliwości, czy braku miejsc do rekreacji, do wypoczynku, ewentualnie gry zespołowej na naszej dzielnicy, w której uczestniczyło Stowarzyszenie Brzeguszki Go, pani dyrektor Wydziału Sportu, pani Mikołajczyk, dyrektorzy szkół. Z tego wniosku wyszedł, czy taki wniosek nam wyszedł, że jednak zadanie wymiany nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenów zielonych, zadanie, które by służyło większemu ogółowi niż przedszkolu numer 80, jeśli się nie mylę, będzie bardziej korzystne w tym wypadku. Uwaga jest taka też, że mówiliśmy ostatnio o sytuacji, gdzie przedszkole miało być otwarte przez dłuższy okres czasu dla ludzi, którzy chcieliby korzystać z tych urządzeń, z tego placu. Sytuacja jest taka, że to przedszkole jest otwarte dla mieszkańców tylko w godzinach od 16 do 18. Po zajęciach szkolnych 2 godziny do czasu, kiedy stróż zamyka szkołę, tylko wtedy jest dostępny plac. Ale przedszkole? Przedszkole, no mówię o przedszkolu, przepraszam. Pan Kalista. Znaczy, bo ja akurat byłem na ostatnio na przeglądzie i specjalnie zapytałem o to panią dyrektor przedszkola, jak to jest z tą dostępnością terenu przedszkola.